Prochowice położone na Dolnym Śląsku, nad Kaczawą, słyną z XIV-wiecznego zamku z cegły, z 32-metrową wieżą warowną i mostem zwodzonym. Zamek stanowił siedzibę kasztelana. W końcu XV wieku został przebudowany i zamknięty murem zewnętrznym z bastejami. W XVI wieku kolejny raz został przebudowany, tym razem w stylu renesansowym. Powstało wtedy skrzydło mieszkalne. Od 1567 roku funkcjonował jako rezydencja książąt legnicko-brzeskich. Po ich śmierci budowla stanowiła własność Leopolda I. Następnie stała się dobrem koronnym pruskich Hohenzollernów, a następnie przeszła w posiadanie hrabiów Strakwiców. Zamek w czasie II wojny światowej w 1945 roku został zniszczony. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych i jest odnawiany. Niestety można go oglądać jedynie z zewnątrz. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę ProPatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.